Apex Legends obchodzi swoje czwarte już urodziny. Ostatni sezon trwał ponad 100 dni, najdłużej ze wszystkich poprzednich. Rispom dał sobie tyle czasu, by zaserwować nam nie jeden, nie dwa, a trzy, w sumie nawet pięć oddzielnych postów na blogu opowiadających o tej aktualizacji. Mamy nową broń, nowy punkt orientacyjny na każdej z map w rotacji, nowy tryb gry, rework klas postaci, buffy, nerfy, darmowe odblokowanie dwóch legend. Jedyne czego nie mamy, to nowej postaci, ale przy takiej liczbie zmian jestem w stanie im to wybaczyć. Zacznijmy od nowego trybu gry, jakim jest drużynowy deathmatch. W przeciwieństwie do kontroli TDM mieści 12 graczy i polega na samym eliminowaniu wrogów. Do wygrania rundy potrzeba 30 eliminacji, a dwie wygrane kończą mecz. Jak w poprzednich tego typu trybach, legendę oraz wyposażenie można zmienić przy odrodzeniu. Zrzuty z mocniejszą bronią lądować będą w połowie rundy. TDM jest też trybem, który zostanie na stałe. Areny nie stały się takim hitem, jak mogło się respawnowi na początku wydawać, więc póki co zostają ściągnięte i zastąpione deathmatchem. Na razie. Po pierwszych trzech tygodniach nowego sezonu no nowa playlista w miejsce TDM-u, a nazywać będzie się składanka. Zestawienie trzech ulubionych trybów społeczności. Kontroli, biegu z bronią i drużynowego deathmatcha. Tryby będą zmieniały się co 15 minut. Pierwsze trzy tygodnie będą również czasem rocznicowego wydarzenia kolekcjonerskiego, jednego z czterech w tym sezonie. Nagrodą za odblokowanie wszystkich przedmiotów będzie 150 fragmentów pamiątek, dzięki którym można kupić dowolną pamiątkę. Poza tym darmowa mapa nagród zawiera dwa pakiety kolekcjonerskie i aż 5 zwykłych pakietów. Wraz z wieloma przedmiotami zaprojektowanymi przez społeczność Apexa i inspirowanymi różnymi twórcami. Gdyby tego było mało, za samo zalogowanie się do gry w pierwszych dwóch tygodniach będzie można odblokować Krypto i Aż, a także pakiety tematyczne do nich. Nowa broń nazywa się Nemesis. Jest to karabin szturmowy na amunicję energetyczną strzelający seriami czterech pocisków. Ciągłe strzelanie ładuje Nemesis, co skraca czas między seriami. W ciało zadaje 17 obrażeń, a w głowę bez hełmu aż 29. Bez powiększenia magazynku przyjmuje 20 kul, a z najwyższym poziomem powiększenia aż 32. Nemesis ma rywalizować z. R301 i Flatlinem i sądzę, że może wygrać. Skoro już jesteśmy na strzelnicy, szybko wspomnę o zmianach, jakie na niej zaszły. Od teraz lider lobby może zmienić różne ustawienia dotyczące zachowania manekinów i ruchomych celów, a także przełączyć nieskończoną amunicję, dynamiczne statystyki, ślady strzałów i oczywiście ogień sojuszniczy. Manekiny mogą teraz chodzić na kucaku, strajfować na lewo i prawo oraz posiadać dowolny typ osłon. Klasy postaci w świecie Apexa były trochę zapomniane. Od teraz się to zmienia, bowiem zostały zupełnie przerobione. Każda posiada unikalny atut dodający do rozgrywki poziom strategii, którego w Apexie jeszcze nie było. Jest ich pięć, zaczynając od szturmu, w którego w skład wchodzą Bangalore, Ash, Fuse, Szalona Magii i Revenant. Ich atut polega na dostępie do schowka w nowych, czerwonych skrzyniach zaopatrzenia. Znajdować się będą w nim dodatki do broni minimalnie rzadkiej jakości, których drużyna aktualnie potrzebuje, w tym zawsze jeden celownik. Magazynki i ulepszenia mają niższą szansę na pojawienie się niż inny sprzęt. Za to, gdy nikt w drużynie nie ma broni, w schowku znajdować się będzie broń i dwa dodatki. Do niej. Ponadto legendy szturmu posiadają miejsce na dodatkową amunicję, jedną pełną paczkę amunicji lekkiej, ciężkiej i energetycznej i jedną niepełną paczkę amunicji snajperskiej i do strzelby. Następnie mamy klasę, która w czasie pisania tego filmu na polskich stronach różnie się nazywa. W jednym miejscu zaczepni, w innym wojownicy, czy wojowniczkę, what the fuck. W skład wchodzą Wraith, Valkyria, Octane, Horizon, Mirage i Pathfinder. Mogą oni zobaczyć w nadlatującym zrzucie lub w tym, który już wylądował, najrzadszy przedmiot i spingować go drużynie. Wystarczy spojrzeć na niego przez kilka sekund. Widać będzie też, jak jakaś drużyna zabierze zawartość zrzutu. Kolejną klasą jest Zwiat. W jego skład wchodzi Bloodhound, Crypto, Sir oraz Vantage. Mają oni dostęp do zmodyfikowanych sygnalizatorów rozpoznawczych, które teraz zamiast ujawniać kolejny pierścień, ujawniają pozycję wszystkich wrogów na mapie na 30 sekund. Każdy zeskanowany, oczywiście, dostaje powiadomienie o tym, a także zostaje poinformowany o dokładnej lokalizacji, z której poszedł skan na mapie. Przedostatnia klasa to Kontrola lub kontrolerzy. Legendy kontrolujące. Skład to Costik, Watson, Rampart i Catalyst. Sprawdzanie kolejnego pierścienia to teraz ich broszka. Używają do tego nowych urządzeń rozsianych po mapie konsol pierścienia. Dzięki temu będą mogli ustawić się w kolejnych strefach znacznie łatwiej niż inne legendy. Ostatnią klasą jest wsparcie, w skład którego wchodzi Lifeline, Loba, Gibraltar i Newcastle. Każda z tych postaci może teraz otworzyć schowek w niebieskich skrzyniach. Schowki te mają teraz większą szansę na duże przedmioty leczące i specjalne zachowanie dotyczące gadżetów do przetrwania. Gdy Jesteście poza pierścieniem, mają większą szansę na zawieranie osłony termicznej, a gdy posiadacie sztandar sojusznika, jest większa szansa na przynośny sygnalizator o drodze. Zachowanie to jednak ma swój limit i nie można go nadużyć. Ponadto legendy wsparcia mogą teraz wykupić baner zmarłego sojusznika w replikatorach, nawet gdy wygasł. Koszt to 30 materiałów za jeden lub obydwa banery. Klasy to nie jedyna rzecz, która zmieniła się w legendach. Niektórzy dostali naprawdę mocne nerfy, a niektórzy mocne buffy. Siry na przykład jest z tej pierwszej kategorii. Jego zdolność pasywna, czujnik bicia serca, jest teraz bardziej słyszalny dla a jego aktywacja została opóźniona do tego samego tempa co przycelowanie z bronią. Gdy znajdziemy nim kogoś, wskaźnik zmieni kolor dopiero po usłyszeniu bicia serca. Skupienie uwagi, czyli zdolność taktyczna, nie wyświetla już skanu całego ciała, a zdolność specjalna, wystawa, nie ujawnia graczy w chwili inicjacji, trwa 5 sekund krócej, z 30 do 25 sekund, oraz ładuje się minutę dłużej. Ze 120 sekund. Do 180. Bloodhound nie dostało mocnego nerfa ani mocnego buffa. Moim zdaniem zostało po prostu zbalansowane. Mianowicie zdolność pasywna powoduje teraz pojawianie się białych kruków, jeśli w okolicy nie ma wrogów, z którymi można wejść w interakcję. Kruk poleci wtedy w stronę najbliższego wrogiego gracza i zostawi za sobą mglisty ślad dla Bloodhound. Ścieżka widoczna jest również na mapie dla sojuszników. Użycie białego kruka odnawia 25% kosztu zdolności taktycznej lub specjalnej, a zeskanowanie go odnawia pełny koszt zdolności taktycznej. A propos tejże zdolności, okowszech ojca skan teraz całe ciało przez sekundę, ale diamencik skanu dalej pozostaje przez 3. Dziku łowcu, czyli zdolność specjalna, nie skraca już czasu odnowienia do zdolności taktycznej, ale za to wystrzeliwuje jednego białego kruka, a eliminacje w trakcie zdolności powodują pojawianie się kolejnych. Miraż dostał potrzebnego mu buffa. Teraz po opatrzeniu sojusznika, Miraż i osoba, którą podnosił, pozostaną w wykryciu na 3 sekundy. W tym czasie broń zostaje schowana, a wyjęcie jej spowoduje przerwanie efektu. Klony teraz aktywowane będą tylko od pocisków lub ataków wręcz, po aktywacji nabrana osoba dostanie powiadomienie, takie jak przy innych skanach, a ikona ściemy będzie śledziła tę osobę przez 3,5 sekundy. Pathfinder przez przeniesienie do klasy wojowników traci możliwość skanowania sygnalizatorów rozpoznawczych. Jego zdolność pasywna, czyli ładowanie zdolności specjalnej i skracanie jej czasu ładowania, działać będzie teraz poprzez użycie atutu klasy – skanowania zrzutów zaopatrzenia. Ale czemu chciałby to robić? No to dlatego, że linka teraz może zostać ustawiona jakieś 60% dalej niż wcześniej, a maksymalna prędkość na niej – dla wszystkich korzystających z niej – została zwiększona o 66% z 600 jednostek prędkości do aż 1000. Ponadto usprawniono wskazówki wizualne i dźwiękowe i usunięto możliwość ustawiania linki poza obszarem rozgrywki. Maksymalny dystans portalu Raid został podwojony z około 76 metrów do aż 152. Przy czym tworząc portal, Raid stopniowo przyspiesza co jakiś czas. By to trochę zbalansować, czas trwania portalu został zmniejszony z 60 sekund do 45. Rozrzut broni w windzie grawitacyjnej Horizon został zwiększony, a prędkość w niej została. Zwiększona o 10%. Zdolność pasywna Lifeline pozwala jej na zdalne opatrzenie rannych sojuszników. Teraz animacja tej zdolności jest o wiele szybsza. Zrzut Lifeline za to można teraz postawić znacznie dalej od siebie, a czas animacji spadania został zmniejszony z 14 sekund do 8. czas na zmiany broni. Ze zrzutów zaopatrzenia wychodzi Rampage i zostaje zastąpiony Hemlockiem. Rampage wraca do swojego stanu sprzed zrzutów, czyli nie będzie już naładowany przy podniesieniu, a zadawane obrażenia zostały zmniejszone z 28 do 26. Hemlock za to wchodzi do zrzutów z buffem do obrażeń z 20 do 23 oraz ze zwiększonym mnożnikiem obrażeń w głowę z 1,75 do 1,8. Ponadto ma poprawiony odrzut i jest wyposażony we wzmocniony zasobnik. Ulepszenie, które zapewnia dodatkową amunicję, gdy przeładujemy Hemlocka przy małej liczbie amunicji w magazynku. Złotymi broniami w tym sezonie są Nemesis, Rampage. Peacekeeper, Wingman i R-99. Z replikatorów zaś wychodzi G7 Scout i PMK, a wchodzi Longbow i Volt. Podstawowa liczba amunicji w PMK to teraz 19, a nie 20. Obrażenia R-99 zostały zwiększone z 11 do 12. To bardzo duży buff, biorąc pod uwagę szybkostrzelność tej broni. R-301 z drugiej strony zostało znerfione. Obrażenia zostały zmniejszone z 14 do 13. Ponadto podajnik kowadełkowy został ponownie usunięty. Mozambik i P-2020 ponownie dostają Hammerpointa, który teraz zamiast epickim jest legendarnym ulepszeniem. Rozrzut pocisków Mastywa został nieco ściśnięty, a strzały jego, Piskipera i EW-8 zostały zwiększone na krótkim dystansie, by wyeliminować sytuacje, w których tylko jeden lub dwa pociski faktycznie trafiły przeciwnika. Poza tym Piskiper i Mastiff otrzymały miejsce na standardową kolbę, tak jak Ewa 8 Strzelby mają teraz opcję legendarnego rygla, który działa jak ulepszenie podajni kinetyczny. To jest, gdy wykonamy ślisk, magazynek sam się przeładuje. Broń może być nawet schowana. Dla graczy ranking Mam dobrą i złą wiadomość. Najpierw zła: w tym sezonie nie ma znaczących zmian w systemie rankingowym. Dobrą wiadomością jest to, że mapy będą zmieniały się teraz co 24 godziny, a nie co split, a jest ich trzy. Skraj świata, punkt burzowy i rozbity księżyc. Ta sama rotacja co w zwykłych meczach. A propos, na każdej z tych map znajduje się teraz Statek Miraża, który ostatni raz widziany był w sezonie 8. oraz na mapie z Aren. Gdy odpali się na nim muzykę, wystrzelą fioletowe kule z łupem, także jest to perfekcyjna lokacja na Hop Drop. Dla nowych graczy Apex Legends mam tylko dobrą wiadomość. Poza wyzwaniami wprowadzającymi, dodanymi w poprzedniej aktualizacji, mamy teraz rozgrywki wprowadzające. Jest to kilka meczy dostępnych dla zupełnie nowych graczy, albo dla osób dołączających do nich, w których część oddziałów stworzona jest w całości z botów. Dopiero po ukończeniu tych gier można zacząć grać normalne mecze. Gry wprowadzające rozgrywane będą na Królewskim Kanionie, mapie niedostępnej w normalnej rotacji w tym sezonie. Na koniec zostawiłam zmiany funkcjonalności i omówię tylko, moim zdaniem, najciekawsze. Można teraz podejrzeć rotację map na ekranie wyboru trybu gry w lobby. W biegu z bronią będzie można teraz wybrać do której drużyny chcemy należeć. Również w tym trybie została zwiększona szansa na dostanie się do drużyny Nessie, która teraz będzie też widoczna dla pozostałych drużyn. Przy używaniu przedmiotów jednorazowych przez członków drużyny wyświetlany będzie teraz pasek postępu obok ranki danego gracza. Legenda przy podglądzie mapy uwzględnia informacje związane z atutem postaci, którą gramy. Można teraz pingować slot celownika, nawet gdy jest zajęty. Nieznacznie zwiększono dźwięk mocowania, przejazdu i odpinania się od linek przez wroga. I to na tyle z tej aktualizacji. Dużo świetnych zmian, które na dłuższą metę na pewno wyjdą Apexowi na dobre.